Fundacja Unałaza świętuje właśnie swoje pierwsze urodziny. Tak się składa, że tego samego dnia, kiedy ja świętuję swoje 46. urodziny. Nieprzypadkowo ta data była tak wymyślona. Pierwsze urodziny, 365 dni za nami, a zrobiłyśmy, bo to kobiece grono, zrobiłyśmy naprawdę dużo. Jestem z tego bardzo dumna. Do tej pory zebrałyśmy prawie 1 400 000 złotych i te pieniądze trafiają do naszych podopiecznych i w Polsce, i na świecie. Uruchomiłyśmy kilka projektów długofalowych, projektów zagranicznych, projektów w Polsce. Długo by o tym opowiadać, bo dzieje się mnóstwo wspaniałych rzeczy, ale fundacja zobowiązuje. To jest przede wszystkim zobowiązanie, które zaciągnęłam w stosunku do naszych podopiecznych, do kobiet, którym powiedziałam: słuchaj, jestem z tobą. Od dzisiaj robimy wszystko, żebyś mogła rozwinąć skrzydła. Wiecie, jakie to jest zobowiązanie? To jest coś takiego, co sprawia, że nie możesz już zaznać spokoju, dopóki tego nie zrobisz, dopóki nie wypełnisz tej misji. Więc ja mam apetyt tylko na więcej. Mam ze sobą wspaniały zespół kobiet, które mnie wspierają. Głównie wolontariuszek, bo też ideą naszej fundacji jest to, żeby minimalizować koszty, a maksymalizować efekty naszej pracy. Więc nasza watacha kobiet po prostu rzuciła się do pracy. Rok za nami, a wielki apetyt na kolejne projekty i kolejne nasze działania. Z okazji pierwszych urodzin pojawił się też taki specjalny element biżuterii. Firma WKRUK, z którą od 5 lat tworzę kolekcję Freedom, w tym roku postawiła też na naszą fundację i kupując ten koralik, tego bica, przekazujemy część pieniędzy na konto fundacji, ale to co najważniejsze, każda kobieta, która widzi drugą kobietę z takim koralikiem, albo i mężczyznę, wie, że to jest kobieta, która wspiera i nie ocenia. I postanowiłyśmy, że hasłem przewodnim tegorocznego świętowania naszych pierwszych urodzin będzie właśnie wspieram i nie oceniam. I hasło I am enough. I am enough. I skąd to hasło? Każdego dnia miliony kobiet na świecie, miliony kobiet w Polsce, miliony kobiet stoją przed lustrem i zadają sobie pytanie, czy są wystarczająco dobre. Zadajemy sobie pytanie, czy jesteśmy wystarczająco mądre, wystarczająco zdolne, wystarczająco błyskotliwe, wystarczająco szczupłe, czy jesteśmy wystarczająco dobrymi mamami, pracownicami, kochankami. A ja chcę wam powiedzieć, że jesteś wystarczająca. Ja jestem wystarczająca, więc ty także. I bardzo, bardzo zachęcam was do tego, żebyśmy, dając skrzydła innym kobietom, nie zapominały też o sobie i żebyście pamiętały: jestem wystarczająca. To jest bardzo ważne hasło i wspieram, nie oceniam, bo jednym słowem można komuś skrzydła podciąć, ale można też te skrzydła komuś dać. I do tego zachęcamy z okazji nie tylko urodzin, ale każdego dnia.